Witamy, drodzy, witam Was serdecznie na portalu wideotesty.pl. Dzisiaj zapraszam Was na recenzję monitora, który bardzo niektórych z Was zaciekawił, moim zdaniem i słusznie. Jest to kolejna, słuchajcie, propozycja w proporcji ekranu 21:9. Tym razem jest to konstrukcja AOC, model monitora dokładnie to Q2963PM i jak też z samej nazwy zresztą można wywnioskować, jest to jednostka 29-calowa. Przyjrzymy się najpierw troszeczkę bliżej samemu monitorowi, złączom funkcjonalności, potem sprawdzimy sobie typowo kamerką kąty widzenia, na jakich tutaj możemy się spodziewać i kilka słów podsumowania. Wspomniałem, sam monitor to propozycja 29-calowa. Jak weźmiemy do tego tą proporcję 21:9, no to otrzymujemy bardzo dużą panoramę. Całość to jest układ oparty na matrycy IPS, na IPS. Dodatkowo została matryca pokryta powłoką antyodblaskową, antyrefleksyjną, dzięki czemu da się tutaj bez problemu komfortowo pracować w dzień, również w słońcu, co zresztą widzicie, że oczywiście odbicia są, natomiast one są dosyć skutecznie rozpraszane i nie przeszkadzają w pracy, kiedy monitor jest normalnie podpięty do zasilania, do komputera i włączony. Co do regulacji, słuchajcie, tutaj powiem szczerze, że się zawiodłem, zwłaszcza jeżeli weźmiemy ten monitor w porównaniu do wcześniej testowanego modelu Philipsa, do którego link znajdziecie tutaj w adnotacji. Słuchajcie, jedyną regulacją, na jaką pozwala tutaj produkt AOC Q2963PM, to jest odchylenie go w takim zakresie, w poziomie, także niestety nie mamy tutaj możliwości regulacji położenia matrycy w pionie, nie możemy jej również odchylać na boki. Szkoda, bo tutaj mamy mocno dosyć ograniczony komfort ustawienia tego monitora, a jeżeli chodzi o jego przestawienie na całej nóżce, no to jest to dźwigać, bo ten monitor też swoje waży z uwagi na jego rozmiary. Niestety moim zdaniem matryca jest trochę za nisko jednak położona w stosunku do podstawy i ten monitor przydałoby się po prostu go troszeczkę podnieść. AOC Q2963PM posiada wbudowane dwa głośniki stereofoniczne, natomiast nie są one wbudowane tradycyjnie w ramkę samego monitora, ale w stopę, na której całość się opiera z jego prawej, jak i z lewej strony. Bardzo ciekawie i też zupełnie inaczej niż dotychczas testowane przeze mnie monitory zostało tutaj rozwiązane umiejscowienie portów. Zobaczcie, że one nie są na ramce monitora, tylko również na stopie, na której coś się wszystko opiera, więc niestety, ale powieszenie go na ścianie również będzie razem ze stopą. Tutaj mamy DisplayPort, port HDMI, wejście oraz wyjście audio. To są na standardowe 3,5 mm mini jacki oraz wejście zasilające. Zwróćcie uwagę na wtyczkę. Ten monitor posiada zewnętrzny zasilacz. Pozostałe porty są ulokowane poniżej tego drugiego głośnika i mamy tutaj do naszej dyspozycji DisApp, kolejny port Display oraz DVI. Otwory montażowe, które umożliwiają nam powieszenie tego monitora na ścianie, są tutaj ukryte pod tą zaślepką i mamy normalne, standardowe gwinty, które umożliwiają nam zainstalowanie tego monitora z uchwytami VESA. Myślę, że to jest dosyć ciekawe rozwiązanie. Zarządzanie menu OSD monitora umożliwia nam tutaj 5 fizycznych przycisków, które wystarczą w zupełności do tego, aby sobie poustawiać monitor i opcje do własnych preferencji, oraz jedna dioda. Dioda podczas pracy monitora świeci się na niebiesko, nie jest to światło intensywne, do tego sama dioda, jak widzicie, jest tak w głębi, powiedzmy, ramki, a w trybie standby świeci się delikatnie na pomarańczowo i moim zdaniem akurat nikomu tutaj to nie powinno przeszkadzać. Menu OSD, jak widzimy, jest w pełni spolszczone, wszystkie opcje zostały pogrupowane w kategorie, do których mamy bezproblemowy dostęp dzięki tym fizycznym przyciskom i wybór najważniejszych z nich został tak ustawiony, że bez problemu jesteśmy sobie w stanie poradzić, nawet nie widząc w zasadzie samych przycisków. Niestety, ale mamy tutaj dosyć ograniczone możliwości, jeżeli chodzi o wybór trybów ustawień. Moi drodzy, mamy możliwość zmiany ustawienia proporcji obrazu. Jeżeli na przykład gramy w grę, która nie obsługuje proporcji 21:9, bez problemu możemy sobie wybrać na przykład 16:9. Niestety, ale to, czego mi tutaj zabrakło, to możliwości zmiany trybów, przejściem pomiędzy trybem ekonomicznym, standardowym, a na przykład trybem gracza, bo po prostu zwyczajnie zastąpiły te funkcje inne, głośność i właśnie proporcja ekranu.
Myślę, że trochę szkoda jednak tej funkcji, bo tutaj w moim przypadku takim normalnym korzystaniu to się dosyć często przydaje. Natomiast mamy możliwość zmiany takich trybów, wybierając je po prostu ręcznie z menu i tutaj sobie możemy całość dostosować do własnych potrzeb. Co do ramek, to jak widzimy, te są stosunkowo wąskie, zarówno te po bokach, na górze, jak i nawet na dole, tam gdzie jest listwa. Jeżeli chodzi o ich grubość, to zaczniemy o tak, żeby to było dobrze widoczne, to do samego końca to jest troszeczkę ciut ponad centymetr na górze i w przypadku boków, jeżeli liczyć tutaj to dodatkowe, powiedzmy takie wytłoczenie, to jest niecałe 2 centymetry. Teraz sobie trochę pobiegamy z kamerą, czyli sprawdzimy kąty. W tym momencie stoję mniej więcej na wprost monitora. Kamera jest tak akurat na środku. Jedziemy sobie najpierw troszeczkę bliżej, dół i góra. O, to jak widzicie, już biurko zaczyna nam uciekać. I lecimy sobie do góry. Ok. I boki. Jeden bok. Drugi bok, co IPS, to IPS. Zobaczcie. Drodzy, pewnie nie wszyscy widzieli poprzednią recenzję monitora Philipsa. Jeszcze raz zachęcam Was do sprawdzenia, jak takie monitory wypadają w praktyce. Natomiast teraz krócej, ale też na ten sam temat, czyli jak monitor w proporcji obrazu 21:9 sprawdza się w porównaniu do klasycznych rozwiązań 16:9, 16:10. Zacznę od stron internetowych. Moi drodzy, taka konstrukcja, zwłaszcza o tak dużej przekonaniu 29 cali, łączy w sobie ze spokojem dwa mniejsze monitory, dzięki czemu na przykład przeglądając stronę możemy mieć otwarte dwie przeglądarki, tak, czy dwie karty po różnych stronach ekranu i nie tracimy nic ze strony, ponieważ one bezpośrednio się tutaj obok siebie męczą. Co do prac biurowych, dla przykładu arkusz kalkulacyjny. Na monitorze o proporcji 21:9 widzimy po prostu więcej w porównaniu do monitora o tradycyjnej rozdzielczości Full HD, czyli 1920x1080 pikseli. Mamy tutaj o wiele więcej kolumn. Wierszy, z uwagi oczywiście na tą rozdzielczość, jest tyle samo, natomiast kolumn jest więcej. Są również dostępne monitory, których ta rozdzielczość pionowa wynosi nie 1080, ale 1440 pikseli. I tutaj w tym momencie mamy jeszcze większe pole manewru. To samo dotyczy grafików. Najprostszy GIMP, jest o wiele większa przestrzeń robocza do wykorzystania. To samo dotyczy również na przykład programów do montażu filmów. Widzimy zwyczajnie więcej osi czasu, więcej plików po prostu na tym monitorze. Jesteśmy w stanie to wszystko razem bardzo ładnie połączyć i dzięki temu zyskujemy większą przestrzeń roboczą. A kto pracował kiedykolwiek na dwóch monitorach, jestem pewny w 100%, że doceni te możliwości, które daje nam właśnie proporcja obrazu 21:9. A co z grami? Tutaj też, słuchajcie, większych problemów nie ma, bo w przypadku większości nowych gier praktycznie wszystkie tą natywną rozdzielczość obsługują, a po prostu zyskujemy większy obraz, zyskujemy więcej, widzimy więcej, no i dzięki temu możemy też lepiej sobie zwyczajnie pograć. W przypadku starszych gier być może jest z tym pewien problem, jednak no, ja tutaj akurat nie mam, że tak powiem, porównania, nie ma odnośnika do starszych produkcji. Mówię, w przypadku tych tutaj, których używamy chociażby do testów, takiego problemu po prostu nie ma. No i czas na kilka słów podsumowania dokładnie testowanego modelu AOC Q2963PM. Moi drodzy, jeżeli chodzi przede wszystkim o to, co jest najważniejsze, czyli o cechę tego monitora, jaką jest ten duży panoramiczny obraz proporcji 21:9. Ja powtórzę to, co mówiłem przy okazji wcześniejszej recenzji właśnie produktu Philips. Moim zdaniem taka proporcja ekranu to jest przyszłość, ponieważ takie rozwiązanie lepsze jest zarówno w pracy biurowej, w multimediach, również w filmach, oczywiście o czym nie wspominałem, ale tutaj myślę, że jasne jest, że po prostu oglądając klasyczne filmy nie mamy żadnych czarnych pasów, a przez to obraz jest zwyczajnie większy. I również w grach, ponieważ widzimy więcej, mamy szersze pole widzenia i moim zdaniem
tego typu rozwiązania przyjmą się i to szybciej niż nam się tak naprawdę wydaje. Na chwilę obecną jedynym ograniczeniem w zasadzie jest cena, ponieważ ta testowana jednostka dostępna jest na rynku za około 1500. Nie czarujmy się, ale za tą cenę mamy dwa dobre monitory w klasycznej proporcji 16:9. Natomiast czy jesteśmy w stanie zastąpić sobie jeden monitor dwoma monitorami z jednej strony? Tak, ponieważ mamy też przecież bardzo duży obszar roboczy, jednak zawsze jest ta ramka pomiędzy tymi monitorami, a tutaj tego zwyczajnie po prostu nie ma. Dlatego moim zdaniem, jeżeli już, to pakować się, ale nie w dwa, tylko w trzy monitory, bo to już jest zupełnie inna historia. Natomiast jeżeli chcecie wybrać dwa monitory, to chyba lepszym rozwiązaniem jest po prostu coś takiego, czyli AOC pozbawiony tej ramki pomiędzy teoretycznie powiedzmy monitorami, a mamy taki sam duży obszar roboczy. Jakie są wady tej konstrukcji, ponieważ tych producent się oczywiście nie ustrzegł. Moi drodzy, wykonanie. Nie wspominałem, ale myślę, że część z Was widziała, że tutaj ta ramka troszeczkę jest nie tak spasowana, jak powinna być. Druga kwestia to jest możliwość regulacji. Niestety, no ale od monitora za 1500 zł myślę, że jak i ja, tak i wy mamy prawo wymagać tego, aby możliwość regulacji jego położenia była po prostu większa. Tutaj pewną kwestią ograniczającą jest sama konstrukcja tej linii monitorów, gdzie mamy wszystkie porty nie w samej obudowie monitora, ale w tej stopie, która no musi być po prostu zawsze razem z tym monitorem, bo tam są wszystkie porty, tam również jest wejście zasilające, tam również są uchwyty, gwinty do mocowania AWS-a. To też jest pewne ograniczenie, jeżeli po prostu ten monitor wieszamy na ścianie, ponieważ w tym momencie wieszamy nie sam monitor w zasadzie, ale razem z tą stopą, ale bez podstawy. Moi drodzy, czy ten monitor warty jest tych pieniędzy? Jeżeli dla Was priorytetem będzie przede wszystkim ten komfort pracy, komfort gry, komfort multimediów, to jak najbardziej tak. Ponieważ no, żaden monitor w proporcji 16:9 czy 16:10 Wam takiego dużego komfortu moim zdaniem po prostu nie zapewni. Natomiast jeżeli chcecie również produktu, który będzie bardziej ergonomiczny, który będzie lepiej wykonany, to tutaj skłaniałbym się ku dopłacie po prostu do monitorów, które te opcje mają lepsze, które nie są tak ograniczone jak produkt AOC. Kwestia wyglądu to jest oczywiście rzecz indywidualna i na ten temat każdy musi sobie odpowiedzieć, czy taki design, czy taki monitor Wam odpowiada. Na plus również zaliczam powłokę antyrefleksyjną, powłokę właściwie odblaskową, a to odblaskową, która eliminuje nam odbicia nawet w słoneczne dni, tak i zresztą jak mamy dzisiaj i bez problemu można komfortowo z tego monitora korzystać. Moja ocena, myślę, że dobre 4 gwiazdki dla tego monitora się jak najbardziej należą i tutaj z dobrym zadatkiem na przyszłość, jeżeli producent poprawi te niektóre ograniczenia. Oczywiście zapraszam Was również do pełnej recenzji tekstowej na naszym portalu. Tam znajdziecie bardziej szczegółowe chociażby informacje techniczne, specyfikację techniczną tego monitora. Oczywiście jeżeli macie swoje Facebooki, kliknijcie lubię, to będziecie na bieżąco z tym, co się dzieje nie tylko na naszym kanale YouTube, ale również na naszym portalu. A osoby zainteresowane, mające pytania, zapraszam oczywiście na nasze forum technologiczne, a my widzimy się w następnych filmach. Cześć, hej!